Clean is good, sanitized is better. Paweł, przegrywamy z Kotwicą Kołobrzeg. Zanim porozmawiamy o naszych szansach w play-off, chciałbym się zapytać o to spotkanie. Jak byś na gorąco ocenił ten mecz? Kotwica złapała swój rytm. Trafiali z otwartych pozycji, bo mieliśmy problem z powrotem do obrony. Zbudowali przewagę, no i już nie złapaliśmy ich. Ważnym elementem były chyba trójki, bo przez bardzo długi czas, bodajże aż do trzeciej kwarty, ten bilans był 0-9. Potem nieco się poprawił, ale generalnie no chyba ta skuteczność też była jednym z kluczowych elementów. No na pewno tak, no ale my tracimy 97 punktów, no to jest główna przyczyna, bo przy dobrej obronie to nawet problem z trójkami by gdzieś tam był zniwelowany, natomiast nie było ani tego, ani tego, no i dlatego taki wynik. Paweł, teraz musimy patrzeć na to, co jutro się wydarzy, no ale przed nami jeszcze jedno spotkanie i tutaj no nic przegranego nie jest. Dokładnie, no mamy jeszcze jeden mecz, no to trzeba go wygrać, żeby nie patrzeć na innych. No i z takim nastawieniem trzeba do tego podejść.